I co? Jak myślicie? Co się stało? Pęk rozsiewać? Flag w Ursusie? Czy mały niedźwiedź się zakopał? Jak mówicie? Siemano, mamy rano, witam was w kolejnym odcinku. Przyjechałem na gospodarstwo Manitu i idziemy odpalać małego niedźwiedzia. Podejrzewam, że nie zapali, ponieważ w nocy był przymrozek, minus 4, więc trzeba będzie go podładować albo zaciągnąć, ale raczej go nie zaciągnę, ponieważ nikogo aktualnie nie ma i trzeba będzie go ładować. No ale sprawdźmy, czy może sam zahula. Tutaj wszystko naszykowane. Nie wiem, czy w ostatnim odcinku, czy razem z tym odcinkiem to połączę. Więc zobaczmy, co tu się w ogóle wydarzy. Czy cokolwiek się stanie, czy nie stanie. I tak jak się właśnie spodziewałem, odwieczny problem 10-14, trochę chłodu i nie zapala. Hechła, hechła, ale nie chcę z komina nic wyhechłać. Dlatego podłączamy prostownik. Dosłownie 2 minuty wystarczy, żeby dostał tego uderzenia. Akumulatory nowe, wszystkie okablowania są dane nowe. Masa nowa, także no, od zawsze tak było, odkąd tata go kupił. Niby na rozrządzie wszystko jest dobrze ustawione i odwieczny problem. Niedźwiedź jak zawsze stoi z boku, to pum, i działa. Szósteczka lekko pali, a z czwórką są problemy. Nie wiem dlaczego. Może pompa, może dupa. Dobra, mały Ursus się ładuje, a ja w międzyczasie prowadzę sobie rowerek, którym oto wrócę po zaprowadzeniu ładowarki na pole. Ponieważ chłopaków nie ma, brat dzisiaj pojechał coś pozałatwiać, drugi tak samo, będą dopiero później. Ja też rano byłem w banku, także i inne sprawy pozałatwiać na mieście. I też teraz mamy godzinę, już praktycznie przeszło 10, więc nie tracę czasu. Niedaleko, jakieś 1,5 km od gospodarstwa leży wapno i sobie zaprowadzimy ładowareczkę i po Ursusa wrócimy już rowerkiem. A później. I dobra, czas na przejażdżkę rowerkiem. Ładowareczka zamknięta. Tutaj jest wapienko, gdzie ostatnio było wysypywane i podgarniane. I lecimy rowerkiem sobie. Zobaczmy, jak one zmokło. No, trochę powiem wam, kurwa, zmokło. Trochę zmokło, nawet za bardzo. Dostało 6 litrów wody. Ciekawe, czy będzie nauczka, że nie przykryte, że trzeba było przykryć. No zobaczymy, czas pokaże, jak to będzie. Coś tutaj trzeba zsynchronizować skrzynię biegów, bo coś tutaj skrzecze mi w rowerku. O, cyk, teraz jest elegancko, przerzutki trzeba przestawić i lecimy. Przestawienie prostownika na pełną moc. Jak nie zagada, to idzie na Oeliksa. Zobaczymy, czy się boi. Boi się!
Nie chcesz być sprzedany. No i dobra, w ogóle teraz taki temat może po co wapnuję? Po co będę wapnował? No bo jeżeli nie ma pH odpowiedniego, no to możemy zapomnieć o dobrych plonach. Dlatego wapno w całym tutaj cyklu rozwojowym w glebie jest bardzo ważne, bo bez niego inne składniki nie są praktycznie, że pobierane. A powinno się ładnie wszystko rozsiewać, chyba nie będzie się zaklejać. A kurzy się od spodu, więc wszystko luks. Luks robota. Ale tutaj zobaczcie, jakie masełko jest na dole. Nie wiem, ile, 3 łyżki. Żeby się nie zakopać, pełnego wózka na pewno nie będę ładował, bo mi się nie widzi. Wyciąganie dzisiaj. Mokre, bo ciężko się wysypuje gadzina. Dobra, mam telefon, widzimy się gdzieś później. Dobra, jestem po rozmowie. Od rana mam telefony w sprawie właśnie maszyn, czy coś zdecydowane jest od dealerów, żeby wiedzieli, na czym stoją. Także na spokojnie, wy w swoim czasie się dowiecie. Jeszcze tak naprawdę nikt nie wie. Nawet dealerzy jeszcze stoją pod znakiem zapytania. Nie jest wszystko tak w 100% dogadane, ale myślę, że w najbliższym czasie to się wszystko już wyjaśni, bo musi się wyjaśnić, bo zaraz lada moment żniwa będą. Mi się przykleiło gadzina. Może z pół łyżeczki, może na kwasie wysypie coś jeszcze. Jeszcze troszeczkę weźmiemy, wsypiemy. Mam nadzieję, że będzie leciało. I hop, la la la. Wapno, które było na jesień przywiezione do nas, właśnie to samo Fascal. Brat nie przykrył, leżało chyba 2 miesiące na polu i wtedy spadło w nie ponad 100 litrów wody. No to nie chciało to się w ogóle rozsiać. Ale pyli się elegancko. Trzeba zamknąć drzwi. Bo one ogólnie... Co wam mogę doradzić? Jeżeli kupujecie przykładowo typu coś z norkalku, jakieś wapna sypkie, bierzcie zwilżane, ponieważ jeżeli nie weźmiecie zwilżonego, to jest cholerny problem, żeby to rozsiać. Ja tutaj dużo osób mówi, a bo ja nie będę płacił za wodę, ale straty, które wynikają z późniejszego rozpylenia się podczas rozsiewu, są większe jak płacenie za tą wodę, za te zwilżenie. Także nie frajerujcie się, zwilżajcie te wapno, bo to ułatwi wam na pewno dawkowanie na polu. Ja kiedyś kupiłem suche, nie wiem, zrozsiewacz w powietrze poszedł na pewno. A więc jesteśmy na nowej działeczce o powierzchni niespełna 6 hektarów. No i padła decyzja, że rozsiewam wapno na ugór. Nie wiem, jak to będzie. Tu jest dołek, tam jest dołek. Mam nadzieję, że obędzie się bez stopy. Usiadliśmy. Wyładowałem niecały rozsiewacz. 3 łyżki, czyli gdzieś około jakieś 3,5 łyżki, czyli jakieś 3 tony wapna. Żeby klina mi nie robił. Jedziemy od tamtej strony i będziemy zaraz rozsiewać. Nie wiem, taka planowana dawka to celuje w 2,5 tony. Zobaczymy, jak wyjdzie. Załączamy wałek.
nie wiem, jedyneczką za piątkę zasuwa, zobaczymy ile wyjdzie. Jak daleko będzie chyba poleciało, tutaj jest skarpa, myślę, że co 8 metrów chyba uda się jeździć albo co 6, nie wiem. Cofniemy do klina. Nie wiem, czwórką terenową jeździć, żeby dawka wyszła, żeby dwa razy nie śmigać chyba. Widać. Wyjdziemy zobaczyć, jak to leży z tyłu na oko. Bo nie chcę dwa razy jeździć. Jak dobrze wyleci, zobaczmy, co tu u góry się dzieje. Czy spada, czy się będzie zawieszać. No zobaczymy. Z tyłu leci, ale powiem wam, że słabo leci. Jak tutaj to leży? Wyjdźmy tutaj, gdzie jest mniej trawy, tego wapna. O, tak leży. Myślę, że z 2 tony go leży. Nie wiemy, jakie tutaj jest pH, bo jeszcze próby nie przyszły, więc chyba bezpiecznie będzie zastosować 2 tony węglanu. I może jak będzie zaorane już, bo ogólnie to będę talerzował, ale to będzie z odcinka z talerzowania i też dowiecie się dlaczego, co i jak. Nie wiem, otworzę zasuwę może trochę wyżej. A coś tam wpadło. Dobra, widzimy się za chwilę. Wyłączam wałek dla bezpieczeństwa. Cyk. Łopata. Jest wszystko wyłączone. No poczekamy, aż się wyłączy całkowicie. Coś wpadło, czy nie? Nie, tak się zawiesiło. Wapno mokre, wrzucone na spód. No i taka sytuacja i będzie problem. Tak podejrzewałem. Góra zmokła. To nic nie poradzimy. Dobra, damy na 5,5 i powoli siejemy. Żeby nie było tak lekko, że chłop śpi, a jemu rośnie. Tutaj się wszystko zawiesza nam i zaraz nie będzie tego dawkowania, które powinno być. Troszkę zmoczyło te wapno. No i zobaczcie, wisi na burcie. Pierdoła. Trzeba było przykryć, to byłoby wszystko elegancko. Dlatego nie ma mowy, żeby załadować całkowicie do pełna. Bo jak załadujemy do pełna, to ten ciężar, który ciśnie, będzie wywoływał to, że te wapno, zanim dojedziemy na pole, nam się zaciśnie. Zaciśnie się nam i nie będzie schodzić z ścianek, więc dobrze, że nie załadowałem całego, bo mogłoby być teraz Lipton.
Dobra, jedziemy dalej. Dobra. Let's go. Nie wiem, mokre jest. Jedzie czwórką terenową na pół gwizdka. Czyli myślę, że gdzieś około, kurczę, nie wiem, 8,5 na godzinę do 9. Zasuwę mam na 5,5 i celuję w takie 2 tony. Zobaczymy, jak wyjdzie. Pamiętam, w tamtym roku u mnie wysiewali wapno Edzio z Franiem, ale one były bardzo kamieniste. A kamieniste ma to do siebie, że one pięknie taśma wydawała to na talerze, nigdzie się nie zawieszało, a tutaj te wapno stoi i taśma się kręci, ale jednak ta dawka nie wylatuje taka, jakbym chciał. I wtedy wysiewali na piątce otworze, jeździli niedźwiedziem na jedynce, czyli gdzieś około 8 na godzinę i wyszło 2 tony z haczykiem. I co? Jak myślicie? Co się stało? Pęk rozsiewać? Flak w Ursusie? Czy mały niedźwiedź się zakopał? Jak mówicie? Usiadliśmy, wychodziłem, pochodziłem po polu, niby zobaczcie, tu jest twardo, twardziutko. I ominąłem tutaj, tam od sąsiada woda gdzieś wybija. I ominąłem, no i niestety rozsiewacz zrobił klina, wpadł jak śliwka. No nie po ośkę. I zobaczcie, mamy połowę rozsiewacza. No i niestety, ale 10-14 już nie da rady. Mamy lekko pod górę. No i niestety przychytrzyło się, chciało się więcej obciąć tutaj. Tutaj zobaczcie, jechałem twardo, dosłownie 1,5-2 metry różnicy i mamy wpadkę właśnie oto taką. Czekamy na brata, przyjedzie albo manitu, albo niedźwiedziem. Zobaczymy. Nic więcej nie robię. Myślałem, że wycofam do tyłu, ale niestety stoi, rozsiewacz się zaklinował i ani w tą, ani w tą. Dlatego nie ma co cudować. Bardziej go zagłębiać, bo później może być po prostu problem. Nie gaszę go w razie W, jakby miał nie zapalić, coś by miało się wydarzyć. Damy mniej obrotów, wyłączamy wałek i czekamy na ratunek. Oto taka sytuacja. Nie ma ujścia w rowie, dlatego gdzieś tutaj woda po prostu stoi. No, nic nie zrobimy. O, tutaj mamy źródełko. Gdzieś idzie drena. Podejrzewam tam jeszcze od drugiego sąsiada przez przejazd kolejowy. I aż tutaj jest lipa. Dobra, to ja może wykorzystam sytuację. Jak i tak stoję, mam łopatę, to ja ten dołek sobie, no po prostu zwapnuję go ręcznie i tyle. Do usłyszenia przy wyciąganiu, bo mam mało baterii. Przyjechał brat ładowarką i zobaczymy, powinien wyciągnąć. Najmniejszego problemu. A więc dobra, tamtą działkę już swoją, nowy nabytek, rozsiałem. Wyszły równe 3 wózki takie niepełne, czyli myślę, że na wózku było od 3,5 do 4 ton, ponieważ wapno jest mokre i one waży, czyli
6 razy 12 ton, tak, 4 razy 3, 12 podzielić na 6, czyli wyszło 2 tony, tona 800, 2 tony wyszło, czyli elegancko, tak jak chciałem, ponieważ nie znamy podłoża, taką dawką węglanu nie zaszkodzimy, a zawsze coś tam już będzie sobie w ziemi działało. I tutaj jesteśmy na tej działce, gdzie było wysiewane wapno progresywne, granulowane oraz dodatkowo wapno węglanowe. No i tutaj postanowiłem, że dorzucę jeszcze, tak trochę przepruszę na górną warstwę tego węglanu, żeby na tych wszystkich warstwach już było i na tym polu temat wapnowania na jakiś czas będzie zamknięty. Tutaj się skupię w przyszłym roku, żeby dostarczyć obornik albo ewentualnie humus z biogazowni. Zobaczymy, czy pójdzie dwójką. Ciężko. Mokro tutaj. Chyba się to nie uda. Dobra, do tyłu i spadamy. Chyba się nie uda, drodzy widzowie. Spróbujemy na okrążkę. Ale tu kamieni pod głęboko. Masakra. Idziemy sprawdzić, czy się nie zapycha, bo mamy zasuwę przykręconą. O, talerzy nie wyłączyłem. Coś tam leci. Jak to z tyłu wygląda? No myślę, że takie 600-700 kilo wylatuje i na tym zostaniemy już tutaj. Już więcej tu nie będziemy rozdawać wapna. Myślę, że takie dawkowanie 2 lata temu, w tamtym roku i w tym roku takie mniejsze dawkowania tutaj już zaspokoją, ponieważ tutaj było 4,3 pH i zostawiamy ten temat. Dobra, ale się dziurka ładna zrobiła, widzicie? Ciekawe, czy się obsypie. Nie wiem, troszkę można zmniejszyć. To by starczyło. Damy na 3,5. I gra muzyka. I rura, ciekawe, czy pod górę podejdzie. Także rozłączamy się i widzimy się pod górką. A i nie włączyła się kamera. Pod górkę podjechaliśmy normalnie, ale zobaczymy, czy teraz z powrotem podjedziemy. Bo tutaj z głęboszem nie mogłem podjechać. Na razie idzie. Głębosz zrobił robotę. Woda poszła do dołu.
jak ktoś ma kamienie. Wyjdźmy zobaczyć, jak to się rozsypuje. Czy dolatuje, bo wiatr idzie w tą stronę. Zapowiadają deszcze. Przyjdzie deszcz, ładnie to rozpuści. No, leży do tego wapna. Dawka nie jest jakaś mocno szałowa. Bezpiecznie. Pójdzie PK jeszcze, agregat. Znaczy się to wymieszamy, PK i pójdzie siewnik. Zobaczmy, czy wystarczy to. A jeszcze tutaj trochę jest tego. Nie wiem, zwiększyć, zmniejszyć. Ile jest? 3,5. 3,6 damy i rura. I łogin, jak to się mówi. Mogliście zauważyć, na dzisiaj kończymy odcinek. Siódemka mi padła, tu nagrywam ósemką. Zobaczcie, tutaj jest piąta, szósta klasa. I tak jak głębo szedł, tak jest po prostu pulchno. Tutaj mamy górę, jak można zauważyć. I to wszystko z góry spłynęło tutaj, w dół. I na piątej, szóstej klasie nie możemy się uciągnąć, a wapna mamy raptownie jedną dobrą łyżkę. Łyżkę półtora. Tak więc no, głębosz i dobry, i niedobry. Głębosowanie tylko po żniwach, z tego co widzę. To co? Na dzisiaj to tyle. Dwie wtopy, jedna właśnie teraz sam wyjechałem. Subskrybujcie kanał, dawajcie łapę w górę. Na razie, trzymajcie się, cześć. Zostało mi jeszcze dwie łyżki do rozciania. Tak schodzi, wychodzę co jakiś czas, muszę z rozciwacza łopatą to wszystko pozgarniać ze ścian, bo inaczej nie zlatuje. I oto tak właśnie się pierdzielę cały dzień z jednym tirem wapna. Trzymajcie się, cześć!